Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś 3 maja, święto Dzień Konstytucji. Konstytucji. Ci, którzy najbardziej nie szanują tej konstytucji, którzy depczą ją każdego dnia, dziś świętują. Jest to taka hipokryzja, że mi jako Polakowi nie mieści mi się to w głowie, że oni jeszcze mają czelność powoływać się na konstytucję, kiedy my, obywatele, mamy. Coraz mniej praw, bo tak naprawdę praw mamy z każdym dniem coraz mniej, kiedy nie możemy wyrażać nawet naszych uczuć, naszych poglądów, kiedy zamykane są nam usta wszystkim, wszystkim Polakom, niezależnie jakim wyborcom, jakiej partii. Ja dzisiaj musiałem wysłuchać, żeby zrobić ten film, musiałem dzisiaj zdzierżyć, podkreślam zdzierżyć, wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy, ten, który Doprowadził do tego, że jedna część, no nie tylko on, ale w obecnych latach doprowadził do tego on i jego kumple, czy tam kumpele. Jedna część świata nas nienawidzi, druga część świata się z nas śmieje, trzecia część świata chce nas okraść. On mówi, jakim to my jesteśmy suwerennym, niepodległym państwem i jak ważna jest dla nas konstytucja. Deptanie konstytucji każdego dnia i później ci ludzie mają czelność wszyscy ci politycy, wszyscy, większość z nich tam od kilkudziesięciu lat, wszyscy. Dosłownie wszyscy, oni mają czelność mówić o czymś takim, to się w głowie nie myśli, aż serce boli, naprawdę, aż serce boli, wy nie macie nic wspólnego z konstytucją, wy nie macie nic wspólnego z szanowaniem tej konstytucji, bo nawet patrząc na ostatnie 2-3 lata, to wy ją każdego dnia łamiecie. Wy ją łamiecie permanentnie. Każdego dnia, non-stop, non-stop, od rana do wieczora, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Każdego dnia i później wyjdzie taki. Kiedy ja jako obywatel nie mogę nawet powiedzieć tego czy tego, ludzie się boją wyrażać własne opinie. I on się powołuje na konstytucję. Niebywałe. Mają tupet, nie? Mają tupet i to ogromny. Czyli ci, którzy na przykład jest osoba, która codziennie robi źle i raz w roku powie wam i prawi morały, jak żyć dobrze, jak być dobrym dla bliźniego, jak być dobrym dla drugiego człowieka. Przecież konstytucja jest deptana, każdego dnia deptana i nie da się, naprawdę się nie da, nawet gdyby się chciało. A jeszcze jakie oklaski, jaki aplauz, jaki, jaki to piękny, genialny, fantastyczny, wspaniały prezydent, który nas tutaj doprowadził do tego, że my mieszkamy jak na tykającej bombie. Rozlokowane obce wojska. Jakby coś się stało, to przecież mamy tutaj obrońców. No przecież my mamy. On tam mówił, że konstytucja tutaj Polski ze Stanami, tam cztery lata różnicy, że już wtedy mieliśmy coś wspólnego. Zaraz powie. Ja tylko czekałem, aż on powie, że już wtedy byliśmy koalicjantami. Że już wtedy mieliśmy jakieś pakty po podpisywaniu. Chyba z diabłem. Chyba z diabłem, naprawdę. Aż serce boli, kiedy mówią tyle o konstytucji, która z każdego dnia łamana. Każdego dnia. Gdyby nie była łamana, ja bym mógł sobie spokojnie, konkretnie powiedzieć, tak jak chcę, ale niestety nawet tutaj w tym filmie nie mogę powiedzieć tego, co chcę, bo zaraz byłoby, że jest to jakaś tam agentura, że to, że tamto. Teraz jak się powie, że ja nie chcę konfliktu zbrojnego, bo jestem pacyfistą i lubię pokój, no to oni powiedzą, że nie. Bo to musi być jakiś szpieg. Przecież jest. Są miliony Polaków, którzy naprawdę kochają Polskę, którzy chcą i szanują konstytucję. Chcą jej, każdego dnia chcą, ale wy politycy nie macie z nią nic wspólnego. Ta konstytucja to nie jest to, z czym wy idziecie każdego dnia. Bo gdybyście wy ją wypełniali w 100%, dobra, nawet w 90. Jeśli jest na przykład 10 punktów, to chociaż 9 spełniajcie. A wy nie spełniacie nawet trzech, nawet dwóch, czasem nawet jednego. A cały czas o tym mówicie. Więc cały ten dzień dzisiejszy jest taką hipokryzą, hipokryzją, przepraszam, aż mi się język plącze, jest taką hipokryzją, że nie da się nawet tego oglądać, nawet słuchać, nawet minuty. No niestety on tam wygłaszał ileś tam dziesiąt minut. Wręczał jakieś ordery. Ciekawe, czy 13 lipca pan też wyjdzie tam gdzieś... Nie wiem, gdzie pan tam urzęduje, w Warszawie zrobi pan wielki marsz. Ciekawe, 13 lipca, ciekawe, ciekawe. Oni naprawdę mają nas za jakichś, nie wiem, ludzi obłąkanych, przepraszam za to stwierdzenie. Ale jeśli ktoś jest chociaż lekko, zdroworozsądkowo myślący, to nie będzie potrafił znieść i słuchać tego bełkotu, bo to jest bełkot. Przecież ja, gdybym tam wyszedł, to bym coś bardziej sensownego powiedział. Nie dość, że mamy tutaj zaminowane państwo. Dosłownie, zaminowane. Nie wiadomo, co mamy, gdzie mamy, jak mamy to rozlokowane. Jak to mówią, jak dupnie to inny roz. Cały czas ciągniemy jakiegoś takiego dużego olbrzyma za nogawkę. A kiedyś nam odwinie, to nam się tak oberwie, ale nie, bo przecież my tutaj mamy. Tarcza antyrakietowe. Przecież u nas się żyje dobrze. On mówił, że tam jest dobry, że u nas jest dobry, że u nas się żyje dobrze, że my żyjemy w dobrobycie, że my nie mamy biedy, że nam się żyje dobrze. Ogólnie nam się żyje dobrze. To, że emeryt ma 1300-1200 emerytury, to, że nie stać go na, dosłownie na nic i oni jeszcze na Was głosują, to, że służba zdrowia leży i kwiczy, gdzie. Ludzie czekają latami, żeby się dostać do, do lekarza, już nie wspominam o jakichś tam bardziej poważnych e, interwencjach medycznych. Ci, którzy, którzy nam do lasu nie kazali wejść, uwaga, do lasu, na spacer do lasu, tam, na grzyby, na grzyby, ci, którzy tak nam maglowali w głowach dziś mają czelność mówić o konstytucji, ten dzień to jest dzień tak, sam z siebie jest nawet okej, okay, bo gdyby ona była przestrzegana, to nawet fajnie. Ale ona nie jest przestrzegana. I w ogóle, wszyscy ci, którzy kilkaset lat temu rządzili Polską, to oni też nie byli normalni, bo oni też chcieli nas doprowadzić do ruiny. Przecież te rozbiory do nich doszło tylko dlatego, że oni wtedy rządzili tak jak ci teraz. To jest dosłownie to samo. Im nigdy nie zależało na Polsce, na tym, żebyśmy byli naprawdę niepodlegli, żebyśmy byli silni, mocni, suwerenni. Nigdy, nawet wtedy, nawet kilkaset lat temu, to dosłownie Identyczna sytuacja była, te rozbiory. Bo my potrafiliśmy donosić jeden na drugiego, podpierniczać, zniesławiać, wyśmiewać na arenie międzynarodowej to, co ma miejsce teraz. Przecież nikt nas nie szanuje. Każdy ma w, za przeproszeniem, w dupie Polskę. Nikt nas nie szanuje, ani Niemcy, żaden sąsiad, ani Słowacy, ani Czesi. W sensie takim, że nikt nas nie traktuje poważnie. Nawet Ukraińcy. On tam w ogóle dzisiaj mówił o Ukrainie więcej niż o Polsce. To jest święto polski, prawda? Święto konstytucji, polskiej konstytucji. A on cały czas mówi o tej sytuacji za naszą wschodnią granicą. No bo chociaż może dzisiaj, chociaż mógłby Pan sobie to darować, może to Pan mówić jutro pojutrze, ale nie dzisiaj albo wczoraj, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jest święto polskie. Biało-czerwone tam flagi były. Szkoda, że tylko dzisiaj. Jutro już wróci wszystko do normalności. W cudzysłowie oczywiście normalności, takiej normalnej. Aktualnej normalności. Serce mnie boli i się wkurzam, jak słyszę coś takiego, kiedy ludzie, politycy, którzy najbardziej łamią konstytucję, zabierają nam prawa, prawa wolności, prawa do wyrażania własnych uczuć, poglądów, nie możemy zrobić tego, 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 tego. Tutaj nie chodzi o to, żeby pozwolić na wszystko, żeby ludzie bezkarnie sobie grasowali, robili co chcieli. Chodzi chociażby o to, żeby kulturalnie was skrytykować, bo na przykład kłamiecie. Bo jak tylko wstaniecie rano z łóżka, to wy już kłamiecie. Wy sami samy wstaniem z łóżka, wy już jesteście kłamcami, bo wy kłamiecie samych siebie. Wy jak śnicie, coś, wam się śni, to wy też kłamiecie. Wam się kłamliwe sny śnią, bo wy jesteście przepełnieni kłamstwem, bo wy nigdy prawdy nie mówicie. Wy mówicie to, co wam napiszą tam na karteczkach, później się nauczycie na pamięć i tak interpretacja tego trwa, czego się nauczyliście. Dobra, moi drodzy, napiszcie, co sądzicie o dzisiejszej sytuacji, że oni wszyscy świętują uchwalenie konstytucji. Którą depczą każdego dnia 24 godziny na dobę. Non stop. którzy sprzedali Polskę, którzy doprowadzi do tego, że nie mamy niczego swojego, że mamy pozamykane kopalnie, że wszystko to, co mamy najcenniejsze, jest jak to mówią, kaput? Nawet reanimować się tego już nie da, bo to już jest w takiej ruinie, że tutaj nawet cud nie pomoże. I ktoś taki będzie mi prawił morały, jak ja mam żyć, ja czy wy. Obojętnie kto, tak naprawdę nie ma znaczenia, którą partię lubimy polityczną, bo gdybyśmy się zjednoczyli wszyscy, czy to z PISU, SPO, tam z Lewicy Konfederacji, nie wiem, zewsząd, wszyscy razem, to by było fajnie, ale nie, bo teraz oni się kłócą przed świętami, czy majony skielecki, czy jakieś tam winiary, czy Tusk, czy Kaczyński, pryki, które rządzą tyle lat i doprowadzi nas do ruiny. Nieważne, który, bo to Jedno i to samo. Dobra, trzymacie się ciepło i do usłyszenia, cześć. Niech żyje ta prawdziwa konstytucja. Ta, która jest dla nas, dla nas obywateli, dla nas zwykłych, szarych, kowalskich, nowaków i wszystkich innych, dla nas, bo ona jest dla nas, żeby nam się żyło lepiej, a nie wam, a nam gorzej. Dobra, papa, pa. do usłyszenia, cześć.